Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy. Szanowni Państwo, witamy w tym pełnym emocji dniu. Półfinały Euro 2024. To zawsze emocjonujące wydarzenia. Na stadionie czuć wyjątkową atmosferę. Pełną wychodzi na pozycję. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Thuram. Teraz naprawdę świetna piłka. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Po tym golu jest 1-1. Rabiot ma piłkę. Teraz Theo Hernandez. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Dembele! Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Lukaku. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I mamy bramkę dającą prowadzenie. Są teraz o krok bliżej finału, ale czasu do końcowego gwizdka zostało jeszcze tyle, że na pewno nic nie jest przesądzone. Aktualny wynik to 2-1. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Arthur Theat. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz Rabiot. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Cały stadion chce strzału. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? No i Castan. Onana. Doku z piłką. Fas. Castan. Piłka do Doku. Tak się powinno stopować ataki rywala. Nie utrzymali teraz piłki. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu.
Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nieodgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Wow! Ależ piękna bramka! No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Mangala. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Belgia straciła piłkę. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Jules Koundé. Sędzia stosuje korzyść, Francuzi kontynuują akcję. Próba odbioru i przerwany atak. I zagranie teraz do Lukaku. Ależ bomba! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Thuram. Yannick Carrasco. De Bruyne! Jest! Piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce! Jak on to wszystko zrobił? Z pozorną nonszalancją, ale tylko pozorną! On od początku do końca był skoncentrowany, wiedział, co chce zrobić. Stadiony świata, Tomku, bajeczna technika przy tym uderzeniu, no i spora fantazja. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Ousmane Dembele. Zobaczmy, jak poprowadzi tę akcję Dembele. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. I Griezmann otrzymuje podanie. Uwaga, okazja! Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie Rocznego. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I oglądamy mnóstwo sytuacji podbramkowych. Centra mierzona pod bramkę. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. No, takim strzałem to go nie pokona. Twarde wejście, ale skuteczne. Belgia dobrze buduje atak, bramka rywali coraz bliżej. Zagrywa na dalszy słupek. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Ibrahima Konaty. Theo Hernandez. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Znajduje tam Kyliana Mbappé. 100% okazja! Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. I mamy bramkę dającą prowadzenie. Są teraz o krok bliżej finału, ale czasu do końcowego gwizdka zostało jeszcze tyle, że na pewno nic nie jest przesądzone. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Oto piłkę ma Carrasco. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I pewnie wykańcza tę akcję z bliska.
Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, Catenaccio to bym tego nie nazwał. Piłka do kół i przechwycona piłka po tej wrzutce. Widać, że mają to przećwiczone. Dembele. Aurélien Tchouaméni. Francuzi oddają piłkę. I zagranie teraz do Lukaku. To musi wpaść! Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. Konaté. Przyjmuje Koundé. Uwaga, będą prowadzić! Maignan! Co za kapitalna obrona! Uwaga, nie może dopuścić do straty. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Kibice chcą strzału. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Groźnie było, dobra interwencja. De Bruyne. Błąd Kevina De Bruyne, oddał rywalom piłkę za darmo. Znajduje tam Kyliana Mbappé. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. I wychodzi piłka za boisko. Rozpoczną od bramki. Onana. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Podanie odnajduje Lukaku. Rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Thuram. Francja ma piłkę, sędzia nie gwiżdże. Ale akcja bez efektów, więc mamy rzut wolny. Sędzia wraca do wcześniejszego faulu. Dembele przy piłce. No i po ataku, dobra interwencja. Belgia w natarciu po skrzydle, upatruje tam szansy. Francuzi przejmują posiadanie piłki. Koundé. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. Podanie nie trafia celu. Francja w natarciu, co tu wymyślą? Teo przy piłce. Rabiot z piłką. Ależ okazja na gola! Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Yannick Carrasco. Teat. Lukaku przy piłce. Jules Koundé. Konaté. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie.
Podanie przyjmuje Carrasco. Może teraz wyrównać i zatrzymał to ładnie. Aurelien Tchouaméni. No i zmiana posiadania piłki. Theo Hernandez. Griezmann. Rabiot ma piłkę. Castagne z dobrym przechwytem. I oto piłkę ma Carrasco. W terminologii tenisowej to taki niewymuszony błąd. Francuzi przeprowadzają zmianę zawodnika. Jules Koundé. Przyjmuje Koundé. Bramkarz też bierze udział w rozegraniu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Wielki finał coraz bliżej! Dwie bramki przewagi, to naprawdę sporo. Teraz to drużyna przeciwna jest na musiku. I ładnie mija teraz rywala. Obronił to. Daleko w pole karne De Bruyne. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. I oto piłkę ma Carrasco. Teraz ratuje przed stratą gola. Ryzykownie, ale skutecznie. Yannick Carrasco. Carrasco. Belgowie ruszają skrzydłem. Tam jest miejsce. Ma teraz dobrą okazję. Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Francuzi oddają piłkę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Francuzi będą kontynuować grę. Theo Hernandez. Mbappé. Theo przy piłce. Podanie do Giroud. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. De Bruyne. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Castagne. Mbappé. Adrien Rabiot. Upamecano. Giroud. To może być groźne. Będzie kontra. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Lukaku. I Lukaku! Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę.
Na powtórce jeszcze lepiej widać klasę Romelu Lukaku, który asystował w tej akcji, mijając wcześniej obrońcę. No a Lukaku tuż przed bramką to jest śmiertelne zagrożenie. On takich szans nie marnuje, więc tym razem też nie miał litości. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Belgia przegrywa w końcówce, ale nie zamierza odpuścić. Theo Hernandez. Aurélien Tchouaméni. Giroud. Zespół wymienia teraz tyle podań, jakby chciałby wszyscy dotknęli piłki. Skoro wynik jest dobry... Słychać gwizdek kończący ten półfinał. Francja wygrywa. Przed nimi już tylko... Zdecydowanie należał do formacji ofensywnych obu drużyn, z których jest...